Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku dzisiaj będziemy omawiać troszkę nietypową strategię, bo jest to strategia pod Kasadina Assassina. Strategia ta pojawiła się niedawno, nie wiem dokładnie z którego serwera, prawdopodobnie z koreańskiego i adaptowała do innych serwerów. Często widujemy już ją na europejskich serwerach na wyższej randze i ta strategia jest bardzo ciekawa i dlatego chciałem Wam ją pokazać, ale na początku podstawy do tej strategii, które muszą się spełnić, czyli warunki lub czynniki, które po prostu musicie wypełnić, żeby ta strategia miała ręce i nogi. Tak więc zaczynajmy. Na początku, z pierwszej karuzeli prawdopodobnie zawsze musicie podnieść spatulę, bo później ciężko ją będzie dostać. To jest kluczowe, żeby później z waszej carry postaci, czyli postaci z voidem, tak jak Rek'Sai, Kha'Zix albo Kassadin, zrobić asasyna, bo to jest niezbędne w tej strategii. Idziemy pod Lost Streaka, żeby podnieść BF-a z drugiej karuzeli. Tak jak tutaj jest napisane, przeważnie Lost Streak na początek. Nie dodajemy expa do piątego poziomu, to jest bardzo kluczowe. Dlaczego nie dodajemy expa? Bo na czwartym poziomie mamy największą szansę, żeby znaleźć postacie za jeden, czyli tak jak Kassadin. Jeżeli szukamy Kassadina jako naszego głównego carry, to nie chcemy dodawać expa, żeby mieć większą szansę, żeby go znaleźć, jak będziemy później rolować. Hard rolujemy na czwartym poziomie 8 na 10 expa po kragach. To jest ten etap po kragach. Powinniście mieć około 40-50 golda, żeby zrolować wszystkie wasze pieniądze i zebrać Kassadinów, Kha'Zixów, Rek'Sai i innych asasynów tego typu, które będą wam pasowali do kompozycji, ale głównie szukacie Kassadina, żeby zrobić z niego asasina. Hard roll na piątym levelu po wilkach i zbieramy to samo co wcześniej, czyli asasyni, którzy pasują do naszej kompozycji oraz Kassadina jako naszego głównego carry. Co warto jest jeszcze wspomnieć w tej strategii, to jeżeli zeskautujecie na początku, co powinniście zrobić, jeżeli dużo osób gra Kassadina, to nie powinniście się pchać w tego builda, bo Kassadin na trzecim poziomie jest tutaj kluczowy, żeby tą kompozycję uzupełnić. To jest bardzo ciekawa kompozycja, troszkę ciężka do wykonania, ale jeżeli się spełni i macie asasina na Kassadinie, dołożycie mu Rapid Fire Cannona oraz Infinity Edge'a, co wam zaraz pokażę, to bije on krytyki z nieuchronnych obrażeń po 700, 800 lub i więcej, jeżeli dołożycie 6 asasinów. Dlatego ta strategia bardzo się sprawdza, a Kassadin jest fajnym hyper carry, bo kradnie on manę. Dlatego takie postacie jak Ashi, które nie mają Glacjala, ale mają mocnego ultimate'a, nie mogą go zestunować, bo wykrada on cały czas im manę. Teraz przejdźmy do pozycjonowania oraz do postaci, które powinny się pojawić w tej kompozycji. Będziemy używać stronki lolchess.gg i wiadomo, Kassadin na początku. Attack range tutaj jest mały pokazany i do niego próbujemy dołożyć itemki. Tutaj troszkę za wielkie to zrobiłem. Przesuniemy i dołożymy do niego itemki. Czyli kluczową itemką jest Yomu. Daje nam to 40 AD na Kassadinie, co już jest bardzo dużo, bo bije on nieuchronnymi, tak więc to 40 to będzie po prostu 40, on ignoruje cały armor, a wiele osób gra teraz Guardianów, dlatego ten Kassadin się sprawdza. Do tego musimy mu dołożyć Rapid Fire Cannona, żeby powiększyć jego zasięg i dodać mu troszeczkę attack speedu. Bardzo fajnie to na nim działa i Infinity Edge. Dlaczego Infinity Edge? Bo teraz, jeżeli złożycie 6 asasynów, to mają oni 50% szansy na trafienie krytyczne. A Infinity Edge daje wam jeszcze 200%, jeżeli traficie obrażenie krytyczne. Do tego Kassadin bije też obrażenia nieuchronne i to wszystko się tak fajnie kumuluje, że Kassadin może wam sam wygrać gierkę. Do tego dajemy Kha'Zixa. Najlepiej na drugim poziomie, na niego nie dajemy żadnych itemków. Tutaj możemy dać jeszcze Rek'Sai. Znaczy, Rek'Sai musimy dać, ale możemy z Rek'Sai też zrobić hyper carry, jeżeli macie podwójne te itemki, lub jeżeli wam Kassadin nie siada, a Rek'Sai wam wchodzi prawie na trzeci poziom. Na niego tak samo możemy dać podobne itemki, możemy dać Infinity Edge'a, możemy dać Rapid Fire Cannona i będzie on działał w ten sam sposób. Też bije nieuchronne, też bije krytyki bardzo mocne. To AD mu się przyda. Ma on też fajną umiejętność, podczas której się leczy. Tak więc tutaj nie stracicie, ale wolałbym Kassadina zrobić carry. Do tego dokładacie sobie asasynów. Tymi asasynami akurat powinny być Ewelinka, jest ona bardzo silna w tej mecie i też może sama hypercarować. Jeżeli macie nadmiar itemów, to na Ewelinkę pakujemy Dragon's Claw'a oraz Hexteka, bo ona bije ze swojej umiejętności bardzo dużo, nawet 2000 może uderzyć bez sorcererów. Tak więc Hexteka się będzie dużo leczyła, a Dragon's Claw po prostu, żeby zwiększyć jej przeżywalność. Jako takiego mocnego samego w sobie asasyna możemy dodać Rengara. Jeżeli wam będzie brakowało CC, to na pewno chcecie dodać Pajka na jednej łezce.
Najlepiej. Gdzie są jedne łezka? Tu są już złożone itemy, niestety. Ale na jego bym dał jedną łezkę, jeżeli macie. Jeżeli nie, to po prostu złóżcie Frozen Hearta, jeżeli macie nadmian. I patrzcie, 6 postaci, z czego macie 6 asasynów. Jeżeli tą itemkę wyrzucimy, to możecie tutaj dodać Akali lub Zeda. Zed też jest bardzo fajnym hypercarry, nawet bez itemów na trzecim poziomie robi niesamowicie dużo. I wasza kompozycja jest kompletna na siódmym poziomie. Ciężko wam będzie wbić ósmy poziom, dlatego że wydajecie dużo pieniędzy, żeby zebrać Kasalina oraz Rek'Sai na wysoki poziom. Dlatego ósmy poziom jest tutaj ciężki do osiągnięcia, ale wiadomo, jeżeli wam się uda go zrobić, to chcecie dorzucić CC w postaci Gnara, w postaci Sejuani, bardzo fajnie tutaj działa. Ale też Cho'Gath, który skorzysta sobie z buffa do Voidów, będzie bardzo dobrym zamiennikiem. I chcecie to ustawić właśnie w taki sposób, żeby postać, którą przeciwnik powinien targetować, czyli Rek'Sai i Cho'Gath, powinni stać w jednym lub w drugim rogu z tyłu. Jeżeli wasz przeciwnik jest po lewej stronie, to chcecie mieć Cho'Gatha oraz Rek'Sai po prawej stronie. Dlaczego? Bo chcecie to zrobić w ten sposób, żeby wasz główny carry mógł dostać się do przeciwnika tylnej armii. Czyli jeżeli on tam Ashe, Brandta lub postacie tego typu, to Kasadin może wskoczyć, połanshotować te postacie, a ich cały frontline wyjdzie w stronę Cho'Gatha oraz Rek'Sai. I tak samo to działa w drugą stronę. Jeżeli macie przeciwnika po prawej, to przestawiacie swojego Cho'Gatha i Rek'Sai na lewą stronę. Bardzo łatwa kompozycja do ogarnięcia, gdy już ją skompletujecie. I Kasadin naprawdę jest potężny, może on bić krytyki z nieuchronnych obrażeń. I to, że ktoś ma smoki, guardiany, magic resisty, dragon's clawy, nie będzie miało żadnej różnicy. On po prostu wejdzie, uderzy kilka razy i pozabija wszystko. Ciężko jest znaleźć kontrę na ten build, jeżeli jest on w pełni skompletowany. Jedyne, co może go zabić, to kompletne CC, takie jak od Sejuani. Ale wiadomo, wtedy Kasadin może stargetować tam Sejuani, jeżeli dobrze ustawicie tą postać. I to by było w sumie na tyle. Jeżeli chcecie przetestować tą kompozycję, to polecam wam ją przetestować na normalach, bo ciężko jest ją zagrać, ale jeżeli wyjdzie ona w pełni, to jest bardzo przyjemna i bardzo ciekawie się ją ogląda oraz gra. Wasi przeciwnicy na pewno będą w szoku i polecam, żebyście sobie sprawdzili taką kompozycję, potestowali i dajcie mi znać w komentarzach, co o niej sądzicie. Jeżeli wam się to wideo podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby obejrzeć więcej takich poradników. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.